Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmie pokażę, jak włączyć SecureBoot plus TPM 2.0 w BIOSie MSI na mojej płycie B350 Tomahawk. Zapraszam. A więc na początku wchodzimy w zakładkę Settings, Advanced, Windows OS Configuration, SecureBoot. I zmieniamy zakładkę z Disable na Enable. Następnie przechodzimy do zakładki Security, Trusted Computing i zmieniamy Security Device Support z Disable na Enable. Następnie AMD CPU FTPM z Disable na po prostu na CPU FTPM. Następnie klikamy przycisk F10, aby zapisać nasze ustawienia i klikamy Yes. Po tych czynnościach wchodzimy jeszcze raz do BIOSu klikając Delete. Sprawdzamy, czy wszystko się zapisało. Jeżeli wszystko jest tak, jest TPM 2.0 wersji TCG2, możemy po prostu wyjść z BIOSu i wejść do naszego systemu. Jeszcze po drodze sprawdźmy, czy SecureBoot jest włączony. Jeżeli wszystko jest na swoim miejscu, możemy zapisać F10 i teraz wchodzimy do naszego systemu Windows 10. Po wejściu do Windowsa wpisujemy TPM, klikamy procesor zabezpieczeń i pokazuje nam, że jest gotowy i w wersji 2.0. Także to wszystko z tego poradnika. W ten sposób włączamy TPM 2.0.